Witamy. Dzień dobry. Co za piękna podróż. Jak się leciało, cześć. Dzień dobry. Jeszcze bagaż sprzątnę. Jeszcze widzisz, schnie ciągle Wernix, bo żeśmy go nie żałowali. W stylu wolnym. No i tamten pierwszy, zaczęliśmy od tego kosmosu, takiej kompozycji, wiesz, wieloelementowej. O, masz. Też zauważyłem, że czasami trzeba coś zniszczyć, żeby coś zbudować, no. Dzięki temu mam kijek, którego mogę użyć, wiesz, do następnej rzeźby. Zobacz, jakie to ładne, zobacz. To jest samo w sobie już po prostu piękna kompozycja, wiesz, do oglądania, jak obraz. Tutaj jest obok lasek, bardzo malowniczy, obfitujący w różne ciekawe kształty. Jest też taka całkiem spora kolonia sosen. Podobno jest jakaś odmiana sosny, która w taki taneczny sposób rośnie. Bardzo ciekawe gałęzie zostają, korzenie. Wszystko jest takie pląsające. Wydaje mi się, że przy pracy nad naszą bezimienną, póki co rzeźbą, ujawniły się w nas podobne prądy z Arturem, że duża skłonność, duża fascynacja do przebywania w naturze i używania elementów tejże, podziwiania tej jakby form, których żaden, być może, ludzki umysł nie byłby w stanie stworzyć. Nie podejrzewam. Jakbym sobie tak porównał, bo ostatnio widziałem moją wnusię, która układała z klocków Lego. Jakby też wspaniała w sumie zabawka i technika, ale dużo jakby radośniej śmiga mi się, wiesz, sklejanie i budowanie z takich, można powiedzieć, nieuchwytnych, nieopisanych wręcz, jeżeli chodzi o kształt i finezję form. Budowanie z takich klocków sprawia mi dużo więcej radości. Po prostu zbieramy elementy rozrzucone po świecie, najwięcej ich w lasach, łąkach i budujemy z nich kształty, składamy. Czasem używamy tego, co sami zrobiliśmy, albo tego, co zrobili inni artyści.
To rodzaj takiego budowania, konstruowania. Wspaniałe. I też wychodzą tutaj te fenomenalne zdarzenia, kiedy jest więcej niż jeden artysta. Takie najlepsze tradycje wspólnych działań, nie? Piaskownica, budowanie zamków, albo pierwsze figury na plaży w Newcastle, zrobione z odłamków rzeczy wyrzuconych przez morze, z rozbitych statków, albo zwyczajnych tak zwanych śmieci, wyszlifowanych patyków, deseczek. Każdy taki, nawet powiedziałbym, przeciętnie wrażliwy człowiek, niekoniecznie mały, po prostu pochyla się, bierze do ręki, dotyka i się przygląda, nie? I próbuje zrozumieć coś, czego rozumem nie ogarnie. No i że taka piękna księżniczka wyszła, jeszcze rodząca tutaj księcia, no to wydaje mi się takie sprzężenie wielu bardzo naturalnych zdarzeń, że wiele rzeczy do tego doprowadziło, wiele naszych spotkań z Arturem, tak zwanych praktyk, przyniosło owoce. Tak trochę jakby wygląda, jakby miała swój pęd, jakby z przodu działy się rzeczy takie twórcze, rosnące, kwitnące, rodzące się, wychodzące z niej, a za nią jakby trochę jakieś planety, możliwe, że jakieś bagaże, że jakieś bogactwo, które już niekoniecznie musi odnosić się do ludzkiego ciała, do figury. Może być po prostu kłębowiskiem różnych dziwnych form. No i ta przyjemność dotykania, z tego, że to mnie utwierdza, że rzeźbiarze to są ci, którzy lubią po prostu dotykać. Tak, kontakt fizyczny. Przyjemność, którą sprawia dotykanie, która nie wiem dlaczego została wyrugowana z muzeów jako akt grzeszny. Wydaje mi się, że to umieszczenie jej w parku będzie dawało pożywkę różnym, tak powiem, stęsknionym dotyku przechodniom. A na pewno będą się tutaj zatrzymywać ptaki i owady. Być może nawet stworzą sobie jakieś tutaj swoje rezydencje. Rzeźba moknąca, wystawiona na wiatry, na to, że będą się tutaj zatrzymywać liście, grzyby. W sumie tak. I subtelnie, i całkiem brutalnie, żeśmy to drutami poskręcali, śrubami technologicznymi, różnymi wymysłami. Ale to wszystko z wdziękiem się połączyło. Z duchem. Czy można przez taki rzeźbiarski gest umieszczenia rzeźby w przestrzeni wspólnej w parku zainicjować też taki rodzaj dzielenia się wiedzą bądź też podziwem dla świata? Tu jeszcze była taka... O, są takie piękne rzeczy, patrzcie. Fajka.
No i teraz może tak sobie tak wodzi ci. No, proszę, 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 jak tu ładnie pasuje. Przykładam i że jest. Myślę, że odlewnik, który kocha swoją pracę, będzie miał tutaj dużo zabawy. Artyści są inspirowani, czyli korzystają z takiego dobrodziejstwa jak dyktowanie, czy słyszenie, czy odczuwanie innych współpracujących z nami istot, tak zwanych istot niematerialnych. Aniołów, duchów, stąd fenomen polskich dziadów, nie? Kiedy stało się to rytuałem, którego, można powiedzieć, znaczenie urosło do epopei w ogóle. A praktycznie rzecz biorąc, dyktowania to nic innego jak zdolność człowieka do obcowania ze światem duchów, w którym to różne głosy, różne inspiracje podpowiadają mu takie bądź inne rozwiązania. Natomiast to on jest tym, który wybiera. To wszystko dzieje się wokół niego. On jest, można powiedzieć, centrum świata. Co dzieje się? Jest takie powiedzenie, że się dwóch zbierze w imię moje, tam i ja jestem. To bardzo, bardzo często, myślę, że zasila nasze warsztaty ta refleksja. I tutaj pracując z Arturem możemy też sobie przypisać taką radość i takie doświadczenie zwane dyktowaniem, kiedy pojawiają się duchy świetnych włoskich artystów, tworzących z dawien dawna, podobnie jak my, zachwyconych urokiem, wdziękiem ludzkiego ciała, naturą, przyrodą, dźwiękiem muzyki, tańcem. Prawdopodobnie stąd wziął się ruch tej postaci, też nawiązujący do klasycznych przedstawień, takich właśnie, można powiedzieć, stworzonych przez człowieka istot, tańczących kobiet z harfami, bogiń. Szczególnie dzisiaj nam bliski temat matki, istoty tworzącej, można powiedzieć, praprzyczyny wszystkiego, natury. Człowieka, kobiety, który nosi w sobie życie, jest życiem, jest źródłem życia. No i z tą świadomością roztańczona matka daje tutaj początek chyba jakiemuś nowemu człowiekowi. Jest efektem inspiracji i sama inspiruje. Tak, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę zostało do zrobienia. Już niedużo. A troszkę jeszcze zostało. Opracowało się nam dobrze, w symbiozie takiej. Praca polegała na przykład na chodzeniu do lasu i szukaniu takich elementów jak na przykład chuba. Albo taki korzeń, albo taka chuba, już teraz wyschło. Między innymi oczywiście. Chodziło o to, żeby te rozrzucone elementy po prostu pozbierać i poskładać rzeźbę. No i tak, to się jak widać udało. Jeszcze jakieś takie tutaj rzeczy są kosmetyczne potrzebne, żeby można było ją ładnie odlać w metalu. No tak, większość rzeczy pochodzi z lasu. Może oprócz tej łopaty tutaj, która pochodzi tutaj spod pracowni. No i oczywiście oprócz tej głowy na przykład.
Czytaj go tutaj. Do takiego kopyta do robienia lalek. To jest afrykańska głowa z antykwariatu. Znaczy z Afryki, a potem z antykwariatu. Razem biorąc mamy rzeźbę prawie gotową. I teraz należałoby to utrwalić. No tak, no myślę, że powinno się ładnie wtopić w parkową przestrzeń. Nie wiem, czy na miejskim placu by zdała egzamin, raczej chyba gdzieś w parku. No. Wszystkie elementy są takie raczej naturalne. Jest to rzeźba niewątpliwie figuratywna, chociaż to raczej jest taka prefiguracja, chyba niż figuracja. Freestyle'owa, ale skonstruowana. Znaczy w sensie anatomicznym, w sensie proporcji. No z takim fantastycznym elementem, jak ten tutaj, jak ten kokon. No i cała jest właśnie z różnych elementów znalezionych w lesie, na łące. No i w związku z tym może się nazywać Gaja. Gaja, mam na myśli tutaj tą istotę, która zamieszkuje Ziemię, która się rozciąga, jak mówią, 200 km ponad powierzchnię Ziemi i 200 km w głąb Ziemi. To taki płaszcz właściwie ziemski. Atmosfera, biosfera. No właśnie, a że ta kobieta, czy ta postać żeńska jest właśnie cała z, no tak powiem, z elementów tej biosfery, no to pomyśleliśmy, że może Gaja będzie dobrym tytułem. No tak, no to taka rzeźba pierwotna. Prefiguracja, rzeźba pierwotna, freestyle'owa. Swobodna interpretacja, studium postaci ludzkiej, czy właściwie dwóch postaci. W takim przyjemnym ruchu, dużo elementów ozdobnych, na przykład taki korzeń tutaj, albo te są łupiny jakiejś rośliny, tu pewnie były jakieś groszki czy nasiona. No tak, jak to się odleje w jakimś metalu, to powinno się to ładnie wszystko scalić i nabrać takiej wtedy autonomii przyjemnej. No tak, no to tyle mogę chyba powiedzieć o tej pracy. Trzeba ją oczywiście podnieść jeszcze troszeczkę. Patrzymy na nią teraz z perspektywy takiej, że ona stoi na podłodze. Powinna być podniesiona. No i wtedy też inaczej trochę się będzie ją oglądać. Jak sądzę, będzie taką wtedy naprawdę rzeźbą parkową. O. No i zobaczymy różne rzeczy, których nie widzimy teraz. Myślę, że to się wszystko lepiej będzie wyłaniać, jak będzie podniesiona.